Witaj, tematem tego edukastu jest twórczość Juliana Przybosia, czyli praktyczna realizacja założeń awangardy krakowskiej. Dowiesz się z niego, w jaki sposób interpretować trudną poezję awangardową. Co oryginalnego odnaleźć możemy w twórczości Przybosia, a także jakie są najważniejsze aspekty interpretacyjne wierszy Gmachy i Statr. Jeżeli nie pamiętasz założeń programowych awangardy, koniecznie przypomnij je sobie z naszego edukastu. Tylko wtedy będziesz mógł właściwie interpretować wiersze Przybosia. Julian Przyboś urodził się 5 marca 1901 roku w Gwoźnicy. Skończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem pracował jako nauczyciel w gimnazjum w Sokalu, Chrzanowie i Cieszynie. Za właściwy swój debiut poetycki uważał wiersz Cieśle z roku 1922. W jego twórczości możemy wyróżnić trzy etapy. Pierwszy etap to czas, kiedy wydał tom Śruby, czyli rok 1925, i tom Oburącz, czyli rok 1926. W nim następuje pochwała nowoczesności. Poeta, robotnik, rzemieślnik, który pracuje słowem. Tak kreuje rzeczywistość poetycką w tych tekstach. Twórczość najsilniej wpisująca się w program 3xM. Drugi i trzeci etap twórczości Przybosia nakładają się na siebie. Drugi obejmuje lata 1930 do 1950. Wtedy najważniejsze są trzy tomy poetyckie. Pierwszy nosi tytuł Sponad i pochodzi z roku 1930. Drugi W głąb las z roku 1932. I trzeci nosi tytuł Równanie serca i pochodzi z roku 1938. W pierwszych dwóch widać wyraźnie twórczą dojrzałość poety, zwrot w stronę przyrody. W Równaniu serca dołączyły też tematy społeczne. Trzeci etap jego twórczości trwa do roku 1970, czyli niespodziewanej i nagłej śmierci poety. Zmarł on 6 października 1970 roku w czasie przemówienia na zjeździe tłumaczy. Po wojnie opublikował jeszcze 4 tomy poezji, w tym bardzo ważny, polemiczny wiersz Oda do turpistów w roku 1962. Julian Przyboś był również tłumaczem. Ma na swoim koncie tłumaczenia dzieł Rilkego i Majakowskiego. Natomiast najbardziej charakterystyczne środki stylistyczne w jego poezji to elipsa i metafora i figura eksplozywna, ukazująca tkwiącą w przedmiotach energię, na przykład niewybuchły huk skał. Dokonam teraz analizy dwóch wierszy poety i spróbuję wyjaśnić Ci, na czym polega zastosowanie tych dwóch specyficznych środków, o których mówiłam przed momentem. Najpierw odczytam Ci tekst wiersza Gmachy. Posłuchaj uważnie. Tekst zobaczysz na planszy. Możesz go również wydrukować, aby było Ci wygodniej pracować. Wiersz Gmachy jest doskonałym przykładem zastosowania założeń awangardy. Po pierwsze, zgodnie z hasłem 3xM dotyczy on przestrzeni miejskiej. Wyraża zachwyt nad nowoczesną miejską zabudową. Po drugie, stosuje w nim poeta zasadę maksymalnego zagęszczenia znaczeń słów. Na przykład góry naładowane trudem człowieczym odczytać możemy jako określenie gmachów wyrosłych z pracy dokonań człowieka. Istotne jest też porównanie gmachów do gór ze wskazaniem, że są one wytworem ludzkiej działalności. Są naładowane trudem, tak jak na przykład siatka naładowana jest zakupami. To tylko podstawowe skojarzenie. Ty pewnie możesz wymyślić kolejne. Po trzecie, poeta wprowadził z natury nieruchome, martwe przedmioty, ruch i dynamikę. Zgodnie z teorią Tadeusza Pipera, podstawową jednostką wiersza jest zdanie zawierające wielokrotną, to znaczy spiętrzoną, metaforę.
W swoich wierszach Przyboś stosował tę teorię, a także często kojarzył w ramach jednej konstrukcji metaforycznej różne zakresy znaczeniowe tych samych pojęć. Tak zrobił m.in. w wierszu Statr. Jednak zanim dokładnie o tym opowiem, chciałam Ci wyjaśnić genezę tego utworu, bo jest ona istotna dla jego zrozumienia i interpretacji. Już wspomniałam, że poeta był nauczycielem. Przez 10 lat pracował w gimnazjum. To był odpowiednik dzisiejszego liceum w Cieszynie. Uczył polskiego i propedeutyki filozofii. Wśród uczniów spotkał wiele ciekawych osobowości, ludzi, którzy później zrobili karierę artystyczną, naukową. Spotkał też Marzenę Skotnicównę, dziewczynę, która była jedną z pionierek taternictwa kobiecego w Polsce. Brat Marzeny tak po latach pisał o ich znajomości. Oboje spędzali sen z oczu szanownym obywatelom konserwatywnego Cieszyna, skądinąd sympatycznego i pięknego miasta. Wraz z Marzeną w życie Przybosia wkroczyły Tatry. Jako awangardzista i człowiek słabego zdrowia górnie lubił, bał się ich, jego domeną było miasto. Jednak i to się zmieniło, podobno nawet dał się dziewczynie namówić na kilka wycieczek tatrzańskich. 6 października 1929 roku dziewczyna wraz z siostrą poszła wspinać się na zamarłą turnię. Miały dokonać pierwszego kobiecego przejścia zamarłej. Prawdopodobnie wskutek fabrycznej wady karabinka obie odpadły od ściany i poniosły śmierć. I realia tego wypadku i swoją rozpacz opisał Julian Przyboś. Jednak, co znamienne, był w stanie napisać ten wiersz dopiero 4 lata po wypadku. Posłuchaj uważnie jego tekstu. Wiersz dedykowany jest pamięci taterniczki, która zginęła na zamarłej turni. Słyszę, kamienuje tę przestrzeń niewybuchły huk skał. To wrzask wody obdzieranej siklawą z łożyska i gromobicie ciszy. Ten świat wzburzony przestraszonym spojrzeniem uciszy. Lecz nie pomieszczę twojej śmierci w granitowej trumnie Tatr. To zgrzyt czekana okrzesany z echa. To tylko cały twój świat, skurczony w mojej garści na obrywie głazu. To z gwałtownym uderzeniem serca powalony szczyt. Na rozpacz jakże go mało, a groza wygórowana. Jak lekko turnie zawisłą na rękach utrzymać i nie paść, gdy w oczach przewraca się obnażona ziemia, do góry dnem krajobrazu, niebo strącając w przepaść. Jak cicho w zatrzaśniętej pięści pochować zamarłą. Zwróciłeś zapewne uwagę na dedykację. Nie wymienia ona nazwiska taterniczki. Stało się tak prawdopodobnie na prośbę jej rodziców, bo to matce dziewczyny Przyboś podarował wiersz. Jeżeli byś rozrysował elementy krajobrazu tatrzańskiego, to okazałoby się, że widać wyraźnie zabieg odwrócenia perspektywy, którego dokonał poeta. Zobacz, podmiot liryczny mówi, jak lekko turnię zawisłą na rękach utrzymać, a dalej już bezpośrednio opisując spadanie, niebo strącając w przepaść. Nikt wcześniej nie pisał tego o Tatrach, czyli nie z perspektywy wznoszenia, wspinania się, a spadania. Dodatkowo to nie człowiek odpada od ściany, a szczyt jest powalony, turnia zawisa na rękach. Czyli mamy odwrócenie normalnego porządku spadania. Wszystko to podkreśla nie tylko rozpacz podmiotu lirycznego, ale i tragizm zdarzenia, które sprawiło, że odwrócił się cały porządek świata. Świat we wszystkich swych przejawach zostaje sprowadzony do odczuć ginącego człowieka i maleje nagle do rozmiaru kurczowo uchwyconej skały. Uderzenie serca powala szczyt. To wymiar spełniającej się na zamarłej turnie apokalipsy.
Dowodzi tego stwierdzenie niebo strącając w przepaść. Wypadek miał miejsce na ścianie zamarłej turni. Zwróć uwagę na grę słów, zagęszczenie ich znaczeń, które poeta wprowadza. Jak cicho, w zatrzaśniętej pięści, pochować zamarłą. Po pierwsze, słowo zatrzaśniętej tworzy oksymoron ze zwrotem jak cicho. Oba te słowa mają przecież odmienną semantykę. Po drugie, stwierdzenie pochować zamarłą kojarzy się z pogrzebem, pochowaniem zmarłej, a jednocześnie odnosi się do nazwy szczytu, bo poeta wykorzystał wieloznaczność wyrazów i połączył ich podobne brzmienie. W wierszu z Tatr zamarła jest nie tylko turnia, ale i taterniczka, która poniosła śmierć, oraz milcząca przyroda tatrzańska, niemy świadek tragedii, a także bohater wiersza, nie mogący się z tą tragedią pogodzić. Obraz Tatr w tym wierszu jest niezwykle dynamiczny i plastyczny, ukazywany w ruchu, wzbogacony o elementy akustyczne. W utworze tym zaobserwować można wszystkie typowe cechy techniki poetyckiej Przybosia, która swój początek wzięła z założeń awangardy. Są to maksymalne zagęszczenie znaczeń, kondensacja, jeden wyraz może budzić kilka potrzebnych skojarzeń, nagromadzenie wielu oryginalnych metafor, dążenie do skrótowości. Przybość często stosuje środek poetycki zwany elipsą, który sprzyja ekonomicznej dyscyplinie wiersza. Zastosowanie elipsy polega na opuszczeniu pewnych ogniw zdania, także zrozumiałe jest ono dopiero w kontekście. Poezja Przybosia jest intelektualna. Autor w pełni uświadamia sobie rolę poety, neguje jednocześnie udział niekontrolowanego uczucia w tworzeniu wiersza. Jest to także poezja retoryczna, gdyż ciągle podkreśla znaczenie słowa i zdania poetyckiego. Konstruktywizm w twórczości Juliana Przybosia polega na dekomponowaniu i przekształcaniu rzeczywistych pierwowzorów. Natomiast kreacjonizm w poezji tego autora bierze się z przekonania, że poeta stwarza świat na nowo w materiale językowym. Sam Przyboś pisał na ten temat tak. Dzieło artystyczne jest wytworem najjaśniejszego światła, najczystszej świadomości siebie samego. Nie mózg szkodzi sztuce, lecz pospolity mózg. No i jego poezja jest dziełem takiego właśnie wybitnego mózgu. Powracając myślą twórczą do gór, który z jednej strony się bał, z drugiej fascynowała go ich potęga, pisał. I znów czuję u ramion linię gór, a jeszcze nie opadła ze mnie tamta wysoka przestrzeń. I w zakończeniu tego wiersza dodawał. Góry na górach, patrzone na widzianych, stoją. Ten oryginalny i trudny poeta kreował rzeczywistość słowną, która podobnie jak jego góry może fascynować, ale też trochę przerażać. Szczególnie przed maturą. Aby sprawdzić swą wiedzę, rozwiąż teraz test i w razie konieczności skorzystaj ze ściągi.